Za Mębcami powstaje stacja kolejowa Łódź-Koziny, gdzie na sam koniec czerwca 2024 przebiła się tarcza TBM Faustyna. Jak wygląda budowa całej tej inwestycji? Złącznie ze stacją Śródmieście, Polesie, Koziny, komorą przy Fabrycznej i wszystkich pozostałych komorach wylotowych już na powierzchnię po stronie zachodniej całej inwestycji. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, gdzie większość ujęć jest z końca czerwca, natomiast parę ujęć z samego przebicia teraz już jest z początku lipca. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Łódzka średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, Czesanosz, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Łódzkiej Średnicy 2050, tutaj prosto z nad Łódź-Żabieniec, gdzie kończy się cała ta inwestycja, bo dalej stąd pociągi będą wyjeżdżać przez komorę Żniwną i wyjeżdżać przez komorę Skarpową po prawej i po lewej stronie, dalej prosto do Łódź-Koziny, później przez Łódź-Polesie i następnie przez komorę Fabryczną prosto do Łodzi Fabrycznej. Tak mniej więcej w skrócie wygląda cała ta inwestycja. Ja w dzisiejszym filmie Wam dokładnie pokażę, jak każdy z tych obiektów powstaje, również z komorą Długosza i komorą Udni, które będą wyjeżdżać w drugą stronę w kierunku Łodzi Kalickiej. To wszystko w dzisiejszym filmie, również z zaawansowaniem prac, jeżeli chodzi o tarcze TBM, które niektóre ruszyły, a niektóre stanęły, a właściwie to wszystkie aktualnie stoją. Natomiast zaczynając od tego miejsca, w tym miejscu powstaje wiadukt nad strumieniem Bałutką i jak widzicie, same konstrukcje wiaduktowe, pomijając tutaj jeden przyczółek, prawie całkowicie są już właściwie gotowe. Tymi wiaduktami będą pociągi wjeżdżać i wyjeżdżać, tym akurat będą torem wjeżdżać, tutaj prosto przez tą komorę Żniwną do osi 22. Do tunelu, który został właśnie wykonany. Tutaj z kolei będzie zejście ewakuacyjne. Natomiast dalej możemy zobaczyć, że konstrukcja tego tunelu jest już, jeżeli chodzi o tą pochylnię, jest w miarę gotowe. Dalej oczywiście mamy zaplecze całe tarczy TBM w tym miejscu, która tutaj wiersiła się i dalej możemy zobaczyć właśnie sam tunel. Tunel, który został zrealizowany, jego prace zakończyły się 28 czerwca, jeżeli chodzi o zasadnicze prace drążeniowe. Wtedy tarcza TBM przebiła się do przystanku kolejowego Łódź-Koziny i na tym odcinku kolejny tunel został zrealizowany. W ten sposób obydwie komory tutaj, które się znajdują, zostały połączone z przystankiem kolejowym Łódź-Koziny. To jest dobra informacja i faktycznie pokazuje, że całkiem ładnie te wszystkie prace są tutaj realizowane i ten odcinek tunelowy został zrealizowany szybciej niż planowano, no o kilka tygodni, co prawda, ale faktycznie wiadomo, miały się zakończyć w lipcu, a zakończyły się w czerwcu, przynajmniej jeżeli chodzi o przebicie. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć już tunel, który został zrealizowany jakiś czas temu. Samo przewidzie mogliście oglądać na kanale Avizonosz, bo faktycznie udało mi się tutaj wpaść na plan zbudowy. I jak widzicie właśnie w tym miejscu, wygląda to jak na załącznym obrazku, proszę bardzo. Drugi tunel w tym miejscu się kończy i tutaj przez komorę skarpową w osi 21 pociągi będą wyjeżdżać na powierzchnię, jeżeli chodzi o ten odcinek. To jest linia kolejowa, tutaj wylotowa, numer 552, która będzie wylotowa właśnie na tym odcinku. I jak widzicie, tunel jest oczywiście już całkowicie gotowy od dawna. I ja miałem okazję wejść tam nawet do środka, ale jeszcze tego filmu nie pokazałem. Z ciekawostek, jeżeli chodzi o oś, która została teraz wydrążona, czyli oś 22, to drążenie trwało 4 miesiące, 122 dni, ma długość 738 metrów, jest to linia kolejowa numer 553 i z ciekawostek, jeżeli chodzi o inne informacje na temat tego, to ma to parę informacji jeszcze większych, a mianowicie w ramach tego drążenia usunięto 45 tysięcy metrów sześciennych gruntu, 6 metrów dziennie było drążonych, a w celu wykonania całego tunelu zostało zrealizowane 499 ringów, czyli pierścieni tunelu. Całkiem ładnie. I ogólnie to drążenie na tym odcinku trochę przyspieszyło. Wy już sprawda widzicie kolejne komory po tej stronie, ale jeszcze tylko skończę ten temat. Mianowicie poprzednie tunele przez tą tarczę TBM Faustyna, która właśnie jest mniejsza i drąży tunele dla pociągów, które będą jeździć po jednym torze, drążyła tam te poprzednie tunele trochę dłużej, chociaż też były trochę dłuższe odcinki. Pierwszy tunel drążyła 9 miesięcy, miał długość 940 metrów z odcinkiem pod przystankiem Łódź-Koziny. Kolejne 7 miesięcy, 850 metrów i ostatni teraz 122 dni, 4 miesiące, długość 748 metrów, więc faktycznie całkiem szybko to przyspiesza. Może kolejny uda się zrobić w kwartał, no, znaczy jest
aż tak nie przesadzę. Natomiast kolejne osie w tym miejscu kończą się w kierunku przystanku, w kierunku stacji kolejowej Łódź-Kalicka. No i tutaj z ciekawostek, w ramach przebudowy innej inwestycji całego układu torowego, jeżeli chodzi o Łódź-Kalicką, zostały wybudowane dwa nowe tory, które są już zjazdowe właśnie do obydwu tuneli w tym miejscu, do Komory Długosza i do Komory Unii. Proszę bardzo. Tędy pociągi będą wjeżdżać w kierunku Łodzi-Kalickiej. Jak widzicie, to są tutaj ślepe, ale rozjazdy kawałek dalej już się znajdują i nie ma koziołka, bo faktycznie to będzie połączone z nową inwestycją. A tutaj z kolei pociągi będą wjeżdżać w kierunku Łodzi Fabrycznej, czyli przez przystanek Łódź Koziny, Polesie, no i oczywiście Śródmieście prosto do Komory Fabrycznej. Więc tak mniej więcej to będzie wyglądać w tym miejscu. Obydwa te tory będą połączone z dwoma wlotami do tunelów i do obydwu komór, czyli Komory Unii i Komory Długosza. Komory Długosza to jest ta najdłużej realizowany odcinek po prawej stronie. Tam już faktycznie tunel połączony jest z Kozinami i z Komorą Modolanowską i z Polesiem właściwie, bo tamten kolejny odcinek przez TBM Katarzyny został też już wydążony. Natomiast w tym miejscu możemy zaobserwować, że faktycznie ta część, jeżeli chodzi o sam wlot z ewakuacyjnymi schodami w tym miejscu, jest całkowicie wykonana. Same belki rozpierające są zainstalowane na całej długości, prawie całej długości, bo tam tylko łącznie przed samym już wlotem jeszcze brakuje takich paru belek. Jak widzicie, jest to na całej długości już właściwie gotowe. Tutaj oczywiście ten tunel jest szerszy, ta pochylnia, niż same tory, no bo wiadomo, że też musi być zachowane bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o bankiety boczne, po których będzie można realizować ewakuację bez konieczności chodzenia po samych podkładach torowych. Tam widzieliśmy jeszcze trochę przestrzeni, jeżeli chodzi o kolejne belki rozpierające, a tutaj dotrze kolejny odcinek tarczy TBM, czyli oczywiście Faustyna. Drążenie ma się rozpocząć do tej komory, czyli do Komory Unii z Łodzi Koziny we wrześniu 2024 i tutaj tarcza ma dotrzeć w styczniu 2025. Jak widzicie, to drążenie trochę będzie trwać. Ta oś, czyli oś 17, ma być realizowana przez tyle miesięcy i będzie długości 696 metrów. Co ważne, sama ta linia kolejowa, która w tym będzie kierunku, to będzie LK550. No i z ciekawostek, LK550 będzie się ciągnąć prosto od Łodzi Fabrycznej, bo tu trochę jest pokręcone, jeżeli chodzi o te linie kolejowe. Dwa tory obok siebie będą właściwie jako niezależne dwie linie kolejowe. Ale dobra, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o zaawansowanie w tym miejscu i właściwie dochodzimy w końcu do przystanku Łódź Koziny. Bo tutaj trochę też się dzieje prac. Tutaj po pierwsze możemy zobaczyć nową tarczę, ale na ujęciach z czerwca tego nie uświadczymy, bo ja byłem dzień przed przebiciem, a następnego dnia dowiedziałem się, że przebicie było, nastąpiło, no i pojawiłem się kilka dni później, już na początku lipca, dokładnie 1 lipca, żeby zobaczyć, czy faktycznie tak to miało miejsce. I faktycznie tarcza się przebiła. Zresztą filmy z tego, jak to wyglądało przebicie, możecie zobaczyć sobie chociażby na stronie wykonawcy, czy tunel LOW, z tego korzystam i faktycznie trochę informacji wyciągam. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć cały plac budowy, jeżeli chodzi o ten przystanek kolejowy. Przy okazji przypominam, jak będzie wyglądać ten przystanek kolejowy. Tutaj będą dwa perony, będą cztery perony, tylko dwa perony będą na każdym z poziomów, na poziomie minus 2 i poziomie minus 3. Pociągi będą jeździć w zależności od poziomu w kierunku Łodzi Fabrycznej, tylko i wyłącznie z dwóch peronów, bądź w kierunku Łodzi Kalickiej i Łodzi Żabieniec, właśnie w dwóch osobnych torach. Czemu tutaj aż jest tyle tych peronów? Czemu aż cztery? Bo na samym przystanku kolejowym pociągi będą się rozjeżdżać, a żeby wszystko zrobić w jednym miejscu, po prostu w jednym miejscu będzie wszystko zrealizowane, jeżeli chodzi o perony i jeżeli chodzi o rozjazdy, więc tu jak widzicie, ta stacja się rozszerza i zwęża w kierunku Komory Odalanowskiej, gdzie już faktycznie pociągi jadą po jednym tunelem po dwóch torach, natomiast tutaj jeszcze są wylotowe dwa tunele po jednym torze i tu jak widzicie, ten jeden tunel się ciągnie dalej prosto do Komory właśnie Odalanowskiej tam dalej. To jest ten tunel, który powiedziałem przed chwilą. Tym tunelem pociągi będą wjeżdżać czy wyjeżdżać. Potrzymam was chwilę w napięciu, zastanówcie się, czy tym tunelem będą pociągi wjeżdżać czy wyjeżdżać. Będą wyjeżdżać z Łodzi Fabrycznej w kierunku właśnie Łódź Żabieniec i Łodzi Kalickiej. Takie będą tutaj dwa kierunki. Tu jak widzicie są szyby, otwory technologiczne, którymi w przyszłości oczywiście będziemy wchodzić zwykłymi schodami, wjeżdżać schodami ruchomymi, jak i również wjeżdżać windami na te poziomy. Natomiast poziom niżej, na poziomie minus 3, aktualnie jest wykonywana płyta drenada, jeszcze są realizowane prace wykopowe i stamtąd będziemy jechać z dwóch peronów właśnie jadąc pociągami z Żabieniec bądź z Kalickiej prosto do Łodzi Fabrycznej przez Polesie i Śródmieście. Natomiast tutaj są miejsca, gdzie faktycznie te tunele się łączą w kierunku Łodzi Kalickiej i Żabieniec. No i oczywiście z tymi wszystkimi komorami, które powiedziałem przed chwilą, czyli Komora Skarpowa, Żniwna, Długosza i Unii. No i tak, co możemy powiedzieć a propos tych komór, a propos tej części, gdzie faktycznie to się wszystko łączy? No możemy tutaj
zobaczyć nową tarczę. Znaczy nową. Nową, starą, która drąży wszystkie te cztery tunele do Łodzi Koziny. I możemy zaobserwować ją właśnie w tym miejscu. Przypadzą. Widzimy duże drzwi, które ją tutaj podtrzymuje, właściwie podtrzymuje ziemię, która jest zajmowana, jeżeli chodzi o urobek ze samej głowicy tarczy i sama tarcza właśnie w tym miejscu się i oto i znajduje. Sama TBM Faustyna waży 650 ton, jej średnica to 8,76 metra, jak widzicie na załączonym blasku. Jej szerokość jest dokładna taka po prostu, żeby się zmieścił tutaj jeden pociąg na jednym torze, a druga tarcza jest większa. Katarzyna ma średnicę 13,04 metra, więc faktycznie jest większe, no bo po prostu mają się zbliżyć do siebie dwa tory i zmieścić się dwa tory w jednym tunelu. Tutaj będzie w jednym tunelu jeden tor. No i dlatego też aż cztery tunele musi wykonać na tym odcinku. Teraz, kiedy już faktycznie się wyciągnie ją całkowicie, jeżeli chodzi o całe zaplecze budowy, znaczy całe zaplecze tarczy, jak i również samą głowicę, będzie przeniesiona tutaj. Tutaj do tej kołyski, która jest, jak widzicie, jeszcze betonowana, więc tu jeszcze prace są realizowane. Natomiast kiedy faktycznie zostanie przeniesiona, będzie obrócona i będzie wiercić od września 2024 do stycznia 2025 kolejny odcinek tunelowy. Więc tak to wygląda. Samo przenoszenie będzie najprawdopodobniej podobnie realizowane mniej więcej w połowie wakacji tych aktualnych. Jak mi się uda dowiedzieć miłą dobę wcześniej, to oczywiście się tutaj pojawię i bym chętnie to nagrał, ale z tymi informacjami, jeżeli chodzi o łódzki tunel, jest naprawdę ciężko i trudno, więc no, na pewno jeszcze gdzieś indziej będziecie mogli zobaczyć, jeżeli chodzi o takie przenoszenie. Natomiast faktycznie to będzie ostatni, największy taki element, jeżeli chodzi o przenoszenie tarczy. Nie będzie już tak spektakularny jak poprzedni nad torami z linią, z siecią trakcyjną. Tu to będzie trochę gorzej, to po prostu będzie przenoszenie pomiędzy samym przystankiem kolejowym Łódź Koziny z jednej do drugiej komory. Tam z kolei widzieliście drugi tunel, to był właśnie tunel wlotowy w kierunku Łodzi Żabieniec, który został zrealizowany poprzednio i on został przebity na początku z tego roku, gdy dobrze pamiętam, na przełomie właśnie stycznia-grudnia 2023-2024. Tak wygląda z góry z lotu ptaka, cały przystanek kolejowy Łódź Koziny, jak możecie zobaczyć na załącznym obrazku, więc faktycznie całkiem to ładnie się prezentuje właśnie w tym miejscu. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten przystanek, jeżeli chodzi o zaawansowanie. Jak widzicie, prace tutaj są realizowane. Główna praca, jeżeli chodzi o konstrukcję całości stacji, to jest oczywiście poziom -3, gdzie jest realizowana aktualnie płyta denna, a na górze teraz rozpoczęły się głównie prace w przygotowaniu terenu z kołyską pod tarczę, która będzie teraz zdążyć ostatni odcinek właśnie do początku przyszłego roku. Z kolei tutaj mamy komorę odolanowską, gdzie oczywiście też są inne realizowane prace. Jak widzicie, w tym miejscu na przykład otwór technologiczny, ten duży, zasadniczy, został całkowicie już zabetonowany. To był otwór, przez który była przekładana tarcza TBM, znaczy trochę dalej była przekładana, ale tam faktycznie można było zobaczyć te dwa tunele, które z dwóch różnych wysokości z przystanku Łódź Koziny zjeżdżały się do jednej wysokości i przez całą komorę dolanowską po prostu dwa pociągi, dwa tory zrównują się z wysokością, aby wjechać prosto do kolejnej osi 23 w kierunku Łodzi Polesie. W tym miejscu możemy też zobaczyć już faktycznie betonowanie mniej więcej równego poziomu, jeżeli chodzi o tą komorę w tym miejscu, skąd startowała TBM Katarzyna i też całe zaplecze budowy, które tutaj jest. O TBM Katarzyna, z tego co dowiedziałem się właściwie przed chwilą, teraz od 4 lipca znowu nie wierci, bo ona trafiła na trudne warunki i została wstrzymana, natomiast niemniej faktycznie tutaj się znajduje całe zaplecze budowy. Tutaj taśmociągiem jest wyjmowany urobek, czyli inaczej niż z Faustyny, bo z Faustyny urobek jest wyjmowany przez multikary do kontenerów i tubingi są przywożone też tym samym multikarem, z tego co pamiętam. Natomiast tutaj multikarem są faktycznie przywożone same tubingi, a sam urobek jest wywożony taśmociągiem. Dzięki czemu może w teorii działać sprawniej i po prostu też dzięki temu tak dużo tarcza TBM po prostu jest w stanie więcej tego urobku wyrzucić za jednym razem, bez konieczności czekania później na ten multikar, który pojedzie, wróci i zrealizuje ten cały odcinek. Więc faktycznie tak to wygląda. Natomiast tutaj dalej możemy zobaczyć sam przystanek już Łódź Polesie. No i co ja mogę powiedzieć? Łódź Polesie wygląda, jak widzicie, następująco. Jeżeli chodzi o jego zaawansowanie budowy, to już sobie skaczemy do informacji. Na stan czerwiec 2024 całe zaawansowanie całego obiektu to jest 62% budowy. Tutaj aktualnie są realizowane prace już przy nowych peronach. To jest ciekawostka. Faktycznie powstają już perony na poziomie -3. Na poziomie -2 i -1 będzie hala odpraw i możliwość przechodzenia po prostu na dół. Na poziomie -1 najprawdopodobniej też jakieś będą lokale handlowe. No i co ważne, no i oczywiście kasy biletowe, rzecz jasna. No i co ważne, jak widzicie, tutaj jest otwór technologiczny, możemy zobaczyć, że
na dole już nie ma tarczy TBM. Ona tutaj jeszcze niedawno była, natomiast faktycznie była przeniesiona trochę kawałek dalej do komory takiej postojowej, wtedy była faktycznie serwisowana na czas realizowania tych właśnie szachtów. Takich szachtów jest całkiem dużo, o nich trochę będę mówić później, za chwilę, bo przez nie faktycznie mieszkańcy okolicy muszą być przenoszeni na czas około 2 tygodni do innych lokalizacji. Tych szachtów trochę się znajduje na całym odcinku pomiędzy Łodzią, Śródmieście, Łodzią, Polesie. No i dzięki nim faktycznie grunt jest wzmacniany na całym tym odcinku. Natomiast ważne, ta TBM, jeżeli chodzi o Katarzynę, faktycznie miała ruszyć już mniej więcej w czerwcu 2024. Ruszyła i się zatrzymała teraz na początku lipca, bo natrafiła na trudne grunty. Zrealizowała cały odcinek tunelowy o długości około kilometra. Na cała długość to jest ponad 2,6 km, więc jeszcze nawet połowy nie ma odcinka zbędnego, jest mniej więcej 40% tunelu zrealizowane. Niemniej faktycznie niedługo najprawdopodobniej wróci ponownie do drążenia i cały odcinek tunelowy, jeżeli chodzi o tą tarczę, czyli ma się dowiedzieć do komory fabrycznej, przy łodzi fabrycznej, ma być zrealizowany do marca 2025. Więc faktycznie tutaj tych prac jeszcze trochę pozostało, jeżeli chodzi o tą tarczę, i ona tutaj sobie na spokojnie będzie jeszcze to realizować. Wracając do Polesia, jak powiedziałem, te zasadnicze prace są aktualnie realizowane na poziomie minus 3, gdzie oczywiście już raczej prac wykopowych zbytnio nie ma realizowanych i już powstają powoli nowe 2 perony. Przypominam wam, że tutaj są 2 perony skrajne po 2 stronach torów, nie ma peronów wyspowych, z okazji to jest oczywiście związane z tym, jak jest zbudowany tutaj tunel, bo jest jeden tunel przez tutaj jedną pociągi, więc po prostu prościej wybudować 2 perony po bokach tego układu torowego, niż wciskać do środka jeszcze peron, bo wtedy trzeba byłoby ten tunel rozszerzyć przed całą stacją, aby pociągi mogły się rozjechać i wstawić do środka perony. Też przez to po prostu perony najprawdopodobniej byłyby węższe, a tak? Do tych 2 peronów będziemy zjeżdżać schodami ruchomymi, jak i również samymi windami. Będą też zwykłe schody i prosto tutaj do manufaktury będzie można wskoczyć. Manufaktura też zapowiedziała połączenie jakoś się tutaj z tym przystankiem kolejowym. Jak dokładnie, to zobaczymy faktycznie w najbliższym czasie, ale będzie to realizowane również niedługo, więc też będziecie oczywiście mogli zobaczyć na kanale Wizonosz. Tymczasem przenosimy się do tego odcinka, gdzie faktycznie tych szachtów trochę jest. No i sobie przejdźmy do tych szachtów. Jeżeli chodzi o TBM Katarzynę, no to ona, tak jak powiedziałem, ma średnicę 13 metrów. Jest to całkiem duża średnica, a te budynki w Łodzi niektóre nie są w najlepszym stanie. Dlatego 26 adresów jest zagrożonych zawaleniem. W sensie nie są w najlepszym stanie, najprawdopodobniej nic nie stanie, ale żeby nie było, 900 około mieszkańców z tych 26 adresów jest przenoszonych do hoteli zastępczych. Na czas około 2 tygodni, w skrócie na czas przechodzenia tarczy TBM pod ich domostwami. No i dlatego też ten czas budowy był wstrzymany, bo trzeba było wzmocnić grunty właśnie w tych szachtach. Takich szachtów jest całkiem dużo, dokładnie 15 na całym tym odcinku. 3 z nich zostały już zrealizowane i dzięki temu zostały wzmocnione już grunty w czerwcu 2024. Natomiast nie zmienia faktu, rzeczywiście przy pozostałych szachtach jeszcze są realizowane prace, ale już pierwsi mieszkańcy zostali przesiedleni do hoteli pobliskich, mają zapewnione wyżywienie i jest też również ochrona, która pilnuje ich mieszkań w tym hotelu. Więc faktycznie całkiem ciekawe warunki. Oczywiście wiadomo, że raczej by nikt nie chciał się przenosić, jeżeli by nie musiał, no ale niestety takie są warunki i niestety trzeba było to zrealizować, żeby było po prostu bezpieczeństwo. Z ciekawostek, w metrze warszawskim, w Warszawie też podobne prace były realizowane, jeżeli chodzi o przesiedlenia, więc taka ciekawostka. Z tym, że nie pamiętam, czy to chodziło o M2 czy M1, ale również takie prace były tutaj realizowane, więc taka ciekawostka. No i to jest oczywiście realizowane i przez najbliższe miesiące to będzie robione, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli chodzi o te przenoszenia, no to w związku z tym, że też TBM Katarzyna się wstrzymała aktualnie z pracą, oto mieszkańcy dłużej mogą posiedzieć w tych hotelach do czasu faktycznie całego przejścia tarcz TBM przez sam odcinek pod ich mieszkaniami. Więc tutaj sytuacja jest całkiem dobrze realizowana. Mieszkańcy mają być informowani, z tego co pamiętam, na ponad tydzień wcześniej, że będą realizowane właśnie przemieszczenia ich do lokalizacji tymczasowych. Więc mam nadzieję, że ta informacja jest całkiem dobrze realizowana. Kto z was wie więcej coś na ten temat, oczywiście zachęcam do sekcji komentarzy. Tymczasem jesteśmy przy Łodzi Śródmieście, gdzie też oczywiście są kolejne prace realizowane.
najważniejszą chyba i najciekawszą, podobnie z tym, co było w poprzednim odcinku 3 miesiące temu, możemy zobaczyć, że tramwaje już jeżdżą trochę inaczej. Objeżdżałem cały plac budowy po to, żeby można było zrealizować brakującą część stacji. Bo to, że TBM się kręci, to nie oznacza, że Łódź Śródmieście jest gotowe na to. Nie. Trzeba jeszcze wykonać wszystkie ściany szczelinowe na całym odcinku. Ściany szczelinowe tutaj schodzą na sam poziom na dole, bo z tego co pamiętam, ta TBM tutaj będzie się przewiercać przez całą stację. Niemniej faktycznie aktualnie tutaj ściany szczelinowe nie były zrealizowane pod torowiskiem tramwajowym, no bo tramwaje cały czas jeździły i ruch na samej ulicy w tym miejscu był utrzymany. Teraz oczywiście zostało to wstrzymane w tym miejscu i są realizowane prace, jeżeli chodzi o budowę ścian szczelinowych na samym środku skrzyżowania, a ruch samochodów został przeniesiony teraz na trasę na okrągłą. Ulica Zachodnia teraz całkowicie jest nieprzejezdna, również z ulicą Tadeusza Kościuszki na tym odcinku, jeżeli chodzi o plac budowy. Tramwaje jednym objazdem, przejście dla pieszych jest zapewnione. Oczywiście ulica Zielona całkowicie jest cały czas zamknięta. Aktualnie ulicą Wulczańską ruch odbywa się samochodowy na okrągło. Co prawda tam droga jest na jednym odcinku jednokierunkowa, więc z drugą stroną jest trochę gorzej, jeżeli chodzi o te objazdy. No ale tamtędy jest prowadzony główny objazd, jeżeli chodzi o ten plac budowy, więc faktycznie trzeba się trochę nakręcić, najeździć. To jest ta ulica, która się znajduje po stronie zachodniej całej stacji. Czyli teraz patrząc na ujęcie, tam na samym końcu placu budowy możemy zobaczyć, że faktycznie jest droga i ona została zrealizowana w niedawnym czasie, kiedy już faktycznie ta druga droga została zamykana. Tutaj oczywiście możemy zobaczyć, że faktycznie mniej więcej jak będzie wyglądać układ, jeżeli chodzi o wejścia, schody ruchome, szyby windowe, no i otwory technologiczne na poziomy niższe, ale poziomów niższych tutaj nie ma, bo prace wykopowe i podstropowe, jeżeli chodzi o poziom minus 1 czy minus 2, nie są jeszcze realizowane, w związku z tym, że po prostu najpierw tutaj tarcza musi w miarę dotrzeć, więc tam prac na niższych poziomach właściwie jeszcze nie ma. Dlatego też zaawansowaniem tej stacji kolejowej jest najmniejsze, jeżeli chodzi o całą inwestycję, bo jak mamy tutaj z informacji, kiedy jesteśmy informacji prasowych, 54% zaawansowania jest, jeżeli chodzi o całość tej inwestycji i główne zasadnicze prace to jest właśnie budowa ścian szczelinowych po przeniesieniu torowiska tramwajowego, co widzimy właśnie w tym miejscu, że faktycznie te ściany szczelinowe pojawiają się już na terenie całego skrzyżowania. Z tego co wiem, torowisko tramwajowe będzie jeszcze przekonane nie jeden raz w inne miejsce w tym miejscu, jeżeli chodzi o ten plac budowy, ale tramwaje cały czas mają ten funkcjonować. Więc to jest dobra informacja, że tutaj sytuacja będzie w miarę ogarnięta i ruch tramwajowy będzie cały czas w miarę funkcjonować. Też ciekawostek możecie zobaczyć, że sam układ torowy oczywiście jest na zakręcie, na łukach i tak dalej, ale same tory są w tych miejscach specjalnie wzmocnione, żeby jakby po prostu było jakieś przeniesienie, jakieś ubytki, to po prostu tramwaj się tutaj nie wykoleił i po prostu na spokojnie przejechał ten element, więc tam podkłady w tych miejscach są po prostu wzmocnione, aby lepiej się trzymały w jednym miejscu. Taka ciekawostka. No i przenosimy się już do ostatniego elementu tej budowy, czyli do komory fabrycznej. A tam dalej oczywiście widzimy już brak ronda tramwajowego na końcu Piotrkowskiej. No niestety. Ale dobra, faktycznie ładnie ten plac teraz wygląda. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć komorę demontażową przy łodzi fabrycznej. Komora demontażowa fabryczna jest ciekawa, bo będzie dosyć odjechaną częścią tego i kolejnego placu budowy. Bo tutaj w tym miejscu kończą się dwa tunele średnicowe pod łodzią. Tunel, który jest aktualnie realizowany, tunel podmiejski i tunel drugi, dalekobieżny. Tunel dalekobieżny będzie dla pociągów kolei dużych prędkości, które będą przejeżdżać pod całą łodzią. Ten tunel ma mieć przetarg na budowę w najbliższym czasie. Aktualnie realizowana jest właśnie w tym miejscu komora demontażowa i komora startowa na drugim końcu łodzi. Sam tunel będzie się znajdować pod dużą częścią łodzi i w ramach jego będą realizowane również obiekty na terenie ziemi, bo trzeba zrobić trochę wyjść ewakuacyjnych, z tego co naliczyłem, będzie ich naprawdę całkiem dużo. Oczywiście o tym drugim tunelu też będę realizować filmy. Natomiast ciekawe, w tym miejscu będzie komora demontażowa i dla jednej tarczy, która będzie drążyć jeden tunel, i dla drugiej tarczy, która będzie drążyć drugi tunel. W związku z czym aktualnie są wzmacniane grunty, jeżeli chodzi o ośrodek kultury, który się tutaj znajduje, dom kultury, z tego co pamiętam. Jak widzicie, możemy to właśnie zobaczyć na załącznym obrazku. Faktycznie grunty są tutaj wzmacniane, żeby na spokojnie ten budynek się nie zawalił, bo pod nim będą niektóre też tarcze się kręcić. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć, że faktycznie są realizowane prace, jeżeli chodzi o komorę. Oczywiście jeszcze jakichkolwiek większych wykopów w tym miejscu nie ma. Na razie są realizowane prace przy ścianach szczelinowych i wzmacnianiu gruntów. No i tutaj będą kończyć się obydwa tunele. Później jest komora rozjazdowa pod łodzią fabryczną i po części właśnie w tej komorze fabrycznej. I tory będą tak układane, żeby na w miarę w trzy perony dało się wyjechać z poszczególnych peronów. Tutaj z kolei na łodzi fabrycznej też ostatnio są realizowane prace.
głównie przez to, że tutaj deweloperzy po bałku, a właściwie inna inwestycja po prawej stronie powstaje. Dlatego też ta kładka, która chyba nigdy nie była w pełni właściwie oddana do użytku i udostępniona pasażerom, została skrócona. I teraz się kończy nie na skarpie, tylko faktycznie przy samym budynku łodzi fabrycznej. Pozostałe kładki, ta również jest raczej zamknięta dla ludzi. No i tak mniej więcej powstaje łódzka średnica 2050 w czerwcu 2024, a ja znajduję się aktualnie już na warszawskiej średnicy, na Warszawie Zachodniej, bo musiałem oczywiście z Łodzi Fabrycznej wrócić tutaj do Warszawy. I za ten przejazd zapłaciło Koleo, które jest moim partnerem całego kanału Awizonosz. I wy również możecie korzystać z ich aplikacji, wygodnie kupować bilety i zarezerwować sobie poszczególne miejsca w aplikacji. Ja z tego korzystam, wiadomo oczywiście, że za te bilety nie płacę, ale nie będę ukrywać, że i tak jest to bardzo wygodny sposób, by faktycznie kupić bilet i w aplikacji na spokojnie, bez żadnych cięć, czegokolwiek, po prostu wygodnie kupujesz, jedziesz i nawet całkiem niedużo przed odjazdem da się kupić te bilety. Wiem, bo cena jest zazwyczaj, jednak te pociągi wybieramy, że chcę jechać jakimś pociągiem tak, nie wiem, 10 minut przed, góra, godzina przed, więc wiecie, akurat w mojej sytuacji idealne rozwiązanie. No i też macie oczywiście możliwość tam zwrotów, przemiany biletu i tak dalej. Tymczasem wracamy do podsumowania filmu. A ja myślę nad wyjazdem do Poznania, też oczywiście z Koleo. No, w Poznaniu byłem wczoraj, ale jeszcze tam muszę pojechać i dograć parę inwestycji, więc spokojnie trochę tych filmów będzie. Tymczasem, jeżeli taki materiał z Łodzi wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami Awizonosza i do pisania komentarzy. Co źle powiedziałem w filmie? To, co faktycznie się potwierdzi i będę mieć pewność, to później przypinam w komentarzu i w ten sposób wiecie, co źle powiedziałem w filmie. Pod każdym filmem takie rzeczy robię. Nie tylko z Łodzi, gdzie najwięcej mam błędów, ale pod wszystkimi inwestycjami, które nagrywam. Co ważne, sama łódzka średnica ma być budowana, przynajmniej wedle aktualnych zapowiedzi, na czerwiec 2024, jeszcze przez najbliższe 2 lata. Budowa ma się zakończyć w czerwcu 2026 i następnie do końca 2026 roku, a konkretnie do grudnia, mają być realizowane wszystkie odbiory techniczne, tak aby z nowym rozkładem jazdy w grudniu 2026 pociągi po Łodzi już jeździły, ale właściwie przez Łódź, a mianowicie po pod Łodzią i przez Łódź Fabryczną, co będzie całkiem ciekawe. Oczywiście wtedy pociągi będą jeździć tutaj dalekobieżne i podmiejskie przez te wszystkie stacje, bez raczej zatrzymywania na tych wszystkich przystankach, jeżeli chodzi o pociągi dalekobieżne. Niemniej faktycznie te pociągi tutaj będą wszystkie wtedy jeździć, natomiast docelowo oczywiście powstaje jeszcze duży, drugi tunel, tylko dla pociągów dalekobieżnych i tamtędy wtedy pociągi będą jeździć głównie w ramach kolei dużych prędkości. Co ważne, ten drugi tunel będą zasadnicze prace, rozpoczynały się niedługo, chociaż obydwie komory startowe i wydobywcze już aktualnie są realizowane. Natomiast pytanie, czy chcielibyście, żebym o tym coś powiedział? Nagrał całą tą inwestycję i później pokazywał ją krok po kroku, jak będzie powstawać. Dajcie mi znać w komentarzach, bo nie będę ukrywać, że trochę mnie kusi nagrać filmy o drugim tunelu i później pokazywać ją krok po kroku na całym przebiegu również, jak ta inwestycja wygląda. A teraz z nowymi możliwościami i z nowym dronem to właściwie nie jest jakiś większy problem, żeby nagrać przelot nad przebiegiem tego tunelu. No i jeżeli chcielibyście, to oczywiście piszcie mi to w komentarzach. Tymczasem kolejny film z łódzkiej średnicy pojawi się standardowo za 3 miesiące, z tym, że ten film był nagrywany w czerwcu, więc za 3 miesiące to będzie we wrześniu 2024, chyba że uda mi się wpaść na te przenoszenie tarcz TBM w Kozinach. Wtedy pojawię się specjalnie, ale tylko na same Koziny trochę wcześniej. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeżeli byście coś wiedzieli, piszcie mi też w komentarzach, bo jak zawsze czytam oczywiście wszystkie komentarze, tak z dokładnością do 3 dni, ale faktycznie wszystkie staram się czytać, nie na wszystkie już odpowiadam, chyba że po prostu są jakieś zaczepne, no to wtedy wiadomo, że raczej nie. No a tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W najbliższych dniach oczywiście pozostałe filmy, jeżeli chodzi o warszawskie inwestycje, również jeżeli chodzi o okiem Awizonosza z Poznania, tych filmów będzie całkiem dużo. Głównie inwestycje, ale o PSC też zrobię specjalny, osobny film i o inwestycjach, które się niedawno zakończyły bądź powstają, bo na przykład w Łodzi teraz powstaje coś podobnego jak w Warszawie, taka kładka, tylko nad dwoma rzekami. Natomiast jeszcze będą inne inwestycje, jak na przykład w pełen film o S7, która powstaje pod Modlinem i tam do Warszawy prawie się ciągnie do Czosnowa. To też będzie w najbliższych dniach i oczywiście inne inwestycje z lipca 2024. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze się rozgadałem i pewnie prawie ten film już trwa 30 minut. Cześć!